Jesteśmy w domu pani Stanisławy Szuckiej. Pani przeżyła 100 lat, no piękny jubileusz. Gratulowaliśmy pani, żeby dalej żyła w zdrowiu, w szczęściu, bo pod opieką swojej rodziny, która jak widać licznie do pani przybywa. Pani jest zadowolona, uśmiechnięta, bardzo pogodna, to jest naprawdę bardzo miłe. Jeszcze chodzi sama do kościoła, co jest niewiarygodne, bo parę kilometrów do Swór jest stąd, bo mieszka na granicy Worońca i Sycyny. W imieniu Biała Podlaska to chyba teraz 11-latka. Tak. Czy mamy też, bo byliśmy już tam w rodzinach 100-latków, tak. Ale no niestety życie jest tak, jakie jest. Jakie jest, tak. To jedyna obecnie. Tak. Winszujemy urodziny. Ze strony Urzędu Gminy, ze strony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ze strony premiera Rady Ministrów, tak, który przysłał list. Co pani solenizantka dzisiaj otrzymała? Pani otrzymała list gratulacyjny od premiera Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Dostała pani również, to już KRUS, podwyższoną emeryturę o 4000 zł, co jest bardzo miłe. Życzymy, żeby pani jak najdłużej korzystała z tego przywileju. I również otrzymała grawerton pamiątkowy od pana wójta gminy Biała Podlaska. Dziękuję. Jaka jest recepta na bycie 100-latkiem? Oj, specjalnie diety nie mam. Wszystko jem. No trudno mi powiedzieć nawet, bo ja mówię, jak synowa gotuje, przywiezie nieraz, pyta się, co ja. Ja mówię, wszystko jem i ja wszystko lubię. Urodziła się pani w 1922 roku. Tak. Co się pani przypomina? Jakie to są wspomnienia z dzieciństwa, ze szkoły, z młodości? Oj, to tak już ze szkoły, to tak. Ale jeszcze kiedyś dla synowy śpiewałam piosenkę, jak w drugiej klasie byłam. Jakie ja piosenki śpiewałam, bo pan nauczyciel powiedział, żeby śpiewali tak piosenki i wyznaczał to tego, to tego. No i ja śpiewałam. Ja tak sobie myślę, co się zaśpiewam? Ale zaśpiewam, siedzi sobie zając pod miedzą, a myśliwi o nim nie wiedzą. Psy po polu rozpuścili, krzyki łoskot uczynili. A był to kot. A ta szkoła to gdzie, pani Stasiu? Oj, ja do szkoły to chodziłam w Kijowcu. Tam moi rodzice mieli parcel i tamśmy byli. Oj, ja od małego chyba, może od 2 lat. Jak wygląda pani dzień dzisiejszy? A ja się przyznam, że wstaję o 7, no pół do 7. A dlatego, że słucham telewizji mszy o 7. Czego pani życzyć? No, ja nie wiem. Nie wiem. Piękniejszego. Bardzo dziękuję. Świetna rozmowa. Dużo, dużo, ogromnie dużo zdrowia pani życzę. Słońca, które dzisiaj rzeczywiście chyba też... Oj, tak, chyba to tak. Specjalnie dla mnie. Dziękuję pani urodziny. Życzę fantastycznej rodziny, bo widzę, że jest. No i cóż, ja mam nadzieję, że za 100 lat spotkamy się na pani 200 urodzinach. To już byłoby za ciężko. Najstarsza wnuczka babci Stasi. To ilu was tak jest? Podsumujmy. Babcia Stasia miała jakie rodzeństwo? Ilu rodzeństwa? Babcia Stasia ile rodzeństwa miała? 4 bodajże. Dzieci, nie rodzeństwa. Rodzeństwa swojego jeszcze. Swojego rodzeństwa to ich było 8 chyba. O. Tak, babci. Dużo. 8 było babciu? No tak, ja siostrę miałam, braci. Najmłodsza. To teraz dzieci babci, ile tych dzieci było? 4. 4. Wnuków mamy teraz? 10. I prawnuków? 12. Jaka jest babcia? Babcia jest dechem, mówiąc świetne naszym wyczanie. Językiem. Jest naszym tak autorytetem. Chciałabym dożyć tych lat z takim optymizmem, z taką miłością do rodziny, zawsze z radami godnymi realizacji. Babcia Stasia nie wygląda na 100 lat.
Nie. Jak ona to robi? Jak to robi? Jest spokojna. Jest energiczna. Co ma powiedzieć, powie, ale powie tak, że nikogo to nie zaboli. Takim językiem, że zawsze jeszcze włączy w tą radę. Jak o czymś rozmawiamy, to jeszcze pokieruje. Mieszka sama. Tutaj oczywiście najmłodszy syn. Dogląda się. Przyjeżdża na codziennie tutaj, bo ma gospodarstwo. Ale mieszka sama. Jeszcze rozpali w piecu, w kominie. Jeszcze potrafi ugotować. Także i zupę nastawi i jest to dla rodziny. No i no przy akompaniamencie telewizora, bo coś tam gra.